Co? Doświadczenie państwowe to jest bardzo ciekawy termin, którego pan użył, bo uważam, że w polityce nie jest istotne doświadczenie państwowe, tak jak pan to nazwał, tylko jest istotne inne doświadczenie, na przykład doświadczenie związane z zarządzaniem ludźmi. Sławek to potrafi prowadzić swoją firmę. Ale państwo to nie jest zwykła firma. Pani o tym doskonale wie. No i właśnie wypadałoby się tym państwem zająć, jak należy. Czyli pani a pani chce zrobić z Polski firmę? E... Czy pan Sławomir Mencen? Nie... Należy się zająć państwem polskim i jak należy, na, należy ukrócić pewne zależności wynikające właśnie z podatności na lobbying. Bardzo wielu polityków, pani redaktorze, w Polsce tak, chce pani powiedzieć, że politycy jest... Platformy i PiSu to są ludzie, którzy są w kieszeni lobbystów? Oczywiście, że tak. A to przykłady poproszę, dowody. Bardzo proszę. Bo to bardzo poważne oskarżenie. Bardzo proszę. Piątka dla zwierząt. To nic innego jak projekt e, wystosowany, wysterowany, przygotowany przez lobbystów, animalsów, prozwierzęcych. Byłam pierwsza dziennikarzem w Polsce, który stworzył reportaż śledczy na temat aktywności organizacji prozwierzęcych w Polsce. Wykazałam, jak duży lobbying organizacji prozwierzęcych w Polsce, jest w polskim Sejmie, również w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej. Krzysztof Czabański, który był przyjacielem Jarosława Kaczyńskiego, miał bardzo duże znajomości z animalsami, poleciał za to z Sejmu. Tak samo Paweł Suski z Platformy Obywatelskiej. Ale Oni czy nie pani nie w tej różne? sprawie nie Dostępu, jaka lobbystka jest pani związana, czy była pani swego czasu związana ze Szczepanem Wójcikiem? Mm, powiem panu tak. No to czy, Kto tu jest czysty? Powiem panu tak. Jeżeli e, ktoś mnie nazywa lobbystką na rzecz interesów Polski, na rzecz ochrony polskich rolników i na rzecz ochrony Polaków przed tym, by animalsi wchodzili im do ich domów bez zgody lub mimo ich sprzeciwu, to tak mogę być taką lobbystką. To teraz krótka piłka odsłona numer dwa. Trzy krótkie pytania, również tak albo nie. Grzegorz Braun to antysemita, tak czy nie? A nie wiem, pytajcie Grzegorza Brauna. Wolę Tuska od Kaczyńskiego, tak czy nie? Żaden nie jest dobry. Nigdy nie podam ręki, ręki Urzuli von der Leyen, tak czy nie? A, przywitać się możemy. Pani powie, że widziała pani w, w oczach Urzuli von der Leyen chęć zamordowania pani. Co pani zobaczyła? Taki, Panie redaktorze, był taki moment, kiedy przemawiałam w, z tej mównicy. To było zaledwie półtorej minuty. Ona w pewnym momencie odwróciła się do jakichś dwóch panów i przeszła mi przez głowę taka myśl, że chyba wydaje na mnie zlecenie, ale to była krótka myśl. Ale to jest żart, oczywiście. Hmm, bardzo dużo osób ostrzegało mnie potem, żebym uważała na siebie. Ale chce pani powiedzieć, że Ursula von der Leyen chciałaby pani zrobić krzywdę tylko dlatego, że pani ją skrytykowała? Panie redaktorze, krzywda to jest pojęcie względne. Można skrzywdzić kogoś w różny sposób, można uderzyć w jego rodzinę, można uderzyć bezpośrednio w niego. Można na przykład za pomocą różnych instytucji unijnych nagminnie i nadmiernie kontrolować każdy jego ruch i doczepiać się do, każdej, do każdego wydanego euro i wymagać dokumentów, których na przykład nie jestem w stanie wykazać, bo pojawiały się sytuacje, gdzie europosłowie byli kontrolowani znacznie więcej razy niż to jest przewidziane w przepisach, czy w jakimś regulaminie. Powiedzmy, europosłowie są kontrolowani raz w roku, są europosłowie, którzy są kontrolowani nawet pięć razy w roku, i w momencie, kiedy wykazują dowody współpracy, na przykład ze swoimi asystentami dla urzędników unijnych, to jest za mało. I e, uważa pani, uważa pani, że decyzja w sprawie posła Czarneckiego jest niesprawiedliwa dla niego? Nie zagłębiałam się w tą sprawę. Tutaj należałoby rozmawiać no, z posłem Czarneckim. Natomiast, tak dalej, tak natomiast dalej. ja powiem tak na tyle, ile jestem w strukturach unijnych, a jestem krótko. Już widzę, że są możliwości do tego, by wyciągać pieniądze z Unii Europejskiej. Dlatego dobrze, że są. Pewne Czyli tak naprawdę Unia Europejska, pani zdaniem, daje, czy daje pretekst europosłom do tego, żeby nie, robić przekręty? Prawo jest, nie, prawo jest dziurawe. Po prostu prawo jest dziurawe i ten, kto jest sprytny i ma, powiedzmy, jakiś polityczny parasol ochronny, może to wykorzystywać. Półtora miesiąca, dobrze liczę, półtora miesiąca bytności w parlamencie europejskim. Z jakiej strony Pokazała się pani Bruksela Strasburg, pani użyła takiego sformułowania W Polsacie, że to świątynia Swoista świątynia demoralizacji mhm. Że rozumiem, że za dużo Zarabiacie tak? Czy pani jest... odda część swojej pensji na przykład eee... dla najbardziej potrzebujących? Panie redaktorze, ja powiem tak. Gdyby pod Parlament Europejski, czy w Parlamencie Europejskim przegłosowywano przepisy nad zmniejszeniem wynagrodzenia, zagłosowałabym za. Zdecydowanie. Oczywiście. Wynagrodzenie jest dobre, oczywiście, ale też wymaga bardzo dużej pracy. Ja nie jestem za tym, by politycy nie zarabiali za swoją pracę, o ile wykonują tą pracę dobrze. Ja zamierzam swój mandat wykonywać zgodnie, po pierwsze, ze swoim sumieniem. Nie chcę nigdy obudzić się z czymś takim, że nie będę mogła spojrzeć sama na swoje odbicie w lustrze. To jest gdzieś takie moje przesłanie, moja dewiza, by po prostu być zgodną ze swoim własnym sumieniem, ze swoimi własnymi poglądami. I kwestia jest też taka, że nie ma mam przeciwko, jeżeli zarabiają dobrze politycy, którzy dbają o interes swojego państwa w tym tutaj przede wszystkim oczywiście interes polski. Podniosłaby pani pensję polskim parlamentarzystom, polskim ministrom, polskiemu prezydentowi? Szczerze, myślę, że tak, ale to wynika z tego, yy, znaczy inaczej. Ja bym bardzo chciała, żeby w polityce byli ludzie rzeczywiście niezależni finansowo, bo to jest bardzo istotne. I żeby jeżeli już są w polityce, zarabiali godziwe pieniądze, by byli odporni na korupcję i na lobbying. Ludzie, uważajcie, Konfederacja chce podnieść pieniądze parlamentarzystom politykom. Gratuluję początku kampanii. Panie redaktorze, ale nie, 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 nie. To jest nadinterpretacja moich słów. To, że uważam, że politycy powinni dobrze zarabiać, wynika z, ze specyfiki pracy, jaką politycy wykonują. Inna kwestia jest taka, że posłów w Sejmie jest za dużo. Senat, mam wrażenie, jest izbą zbędną w takiej formule, w jakiej istnieje obecnie, więc należałoby przede wszystkim ograniczyć ilość posłów i tym, którzy są, być może rzeczywiście wypadałoby podnieść wynagrodzenie ministrom także, bo ministrowie zarabiają, panie redaktorze, mało jak na to, czym się zajmują. E, ja szczególnie interesowałam się swego czasu ministerstwem. Rolnictwa, widziałam ile obowiązków na głowie miał minister rolnictwa, no siłą rzeczy znamy zarobki, bo one są określone ustawowo i nie uważam, by to było odpowiednie wynagrodzenie, natomiast problem polega na tym, że ministrowie, którzy zarabiają publiczne pieniądze, pieniądze płynące z naszych podatków, po pierwsze nie dbają o nasz interes, nie zabezpieczają naszego interesu, ulegają wpływom lobbystów nagminnie, i są w polityce nie po to, by zrobić coś dla Polaków, dobrze, by rozwiązać problemy, bo te problemy w kółko są. Cały czas mamy mnóstwo przepisów, ustaw, cały czas jest wprowadzane nowe prawo. A w Polsce dalej są te same problemy, z którymi mieliśmy do czynienia nie wiem 10 lat temu. Dobrze, proszę Państwa, teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Pożoga na nogach, tak się nazywa nasz słuchacz. Czy w związku z sukcesem Waszych koalicjantów AFD w wyborach mieliście już pierwsze dyskusje na temat oddania zachodniej Polski Niemcom? Panie redaktorze, rozmawiałam. Rozmawiałam z, koleg z kolegami z AFD na ten temat. E oni sami mówią, że to są wypowiedzi zmanipulowane. Polecam zaprosić, się tak polecam zaprosić <tum> Tomasza Frelisia, kiedyś do studia, polityk AfD. Polak, który miał dziadka walczącego w Powstaniu Warszawskim. Myślę, że warto z nim porozmawiać na ten temat. Już bezpośrednio niech tłumaczy się ze słów swoich polityków. Ja nie jestem w AfD, nie będę tłumaczyć się ze słowa polityków AfD. Mogę tłumaczyć się za działania, które AfD wykonuje w Parlamencie Europejskim, bo na tej płaszczyźnie współpracujemy. Ale wciąż są tacy wyborcy, tacy Polacy, którzy uważają, wasz sojusz za zdradę polskiej racji stanu, to jest I mam niedopuszczalne. Nadzieję, I mam nadzieję, że ci sami Polacy, którzy uważają sojusz polityków Konfederacji z AFD, tak samo uważają za zdradę, na przykład to, jak minister Sikorski siedział z ministrem Kulebą i minister Kuleba również mia, mówił wprost o, o rewizji polskich granic. Co kampusie. powinien był zrobić wtedy minister Sikorski? Zareagować w jakikolwiek... Nie, to jest niepoważne. Powinien podjąć aktywną rozmowę na tak szerokim forum i tłumaczyć, że słowa ministra spraw zagranicznych Ukrainy są nie na miejscu, są skandaliczne. A, a Konfederacja polski zablokowałaby rząd, dzisiaj a polski rząd pod... Ukrainy do Unii? Oczywiście, że tak. A polski Na 100%. Rząd, na 100%. Pod, żadnymi, pod jakimiś warunkami? Panie redaktorze, Ukraina jest krajem skorumpowanym, Ukraina jest krajem w trakcie wojny przede wszystkim, i Ukraina jest krajem, który gospodarczo również zagraża szczególnie polskiemu sektorowi rolno-spożywczemu. To nie jest czas na to, by Ukraina przystąpiła do Unii Europejskiej. Czyli jeśli konfederacja kiedykolwiek znajdzie się w rządzie, ten rząd nie zgodzi się na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, tak? Moim zdaniem tak. Natomiast wracając, pytanie. Jeszcze, tak, tylko dowątku, jeszcze tylko wrócę do wątku pana Sikorskiego. Być może polski rząd powinien powiedzieć, że dalsza pomoc Ukrainie będzie uzależniona od tego, czy pan minister spraw zagranicznych, pan Kuleba, wycofa swoje słowa i przeprosi za nie. No, jest oświadczenie ukraińskiego MSZ-u, które stwierdziło, że nie mają żadnych roszczeń terytorialnych. Teraz pytanie, kolejne Dlatego naszego... powiedział, że pod Podkarpacie, część Lubelszczyzny i Małopolski kiedyś było terenami, czy jest terenami ukraińskimi. ex Dlaczego inauguracja kampanii Słowomira Mencena była taka bezpłciowa? Połowa uczestników przesypiała, a pan Mencen szybciej mówił, niż był w stanie myśleć. Jednym słowem, wyglądało to jak apel szkolny, na który kazano przyjść po lekcjach, i nikt nie był szczęśliwy, że ta jest. Co panie się dzieje? Znaczy, ja nie widziałam, żeby ktoś przysypiał. E, a miała no bo w pewnym pani siedziała w pierwszym rzędzie. Ale miała w pewnym <laughs> momencie ogląd na całą salę. Stałam na mównicy. E, tam było piekielnie gorąco. No, koniec sierpnia ogólnie jest. E, Ten upał jest was uśpił. Nie uśpił nas, pani redaktorze, nikt tam nie usypiał. Proszę nie wyciągać takich wniosków. No dobrze. Posłanka Żukowska twierdzi, że złamaliście przepisy kodeksu wyborczego, bo. E, Prowadzenie kampanii przed ogłoszeniem terminu wyborów jest zabronione. Tak? Dlaczego idziecie o. na rympał? I rozumiem, że pani Żukowska już doniosła na swojego kolegę Roberta Biedronia, który w styczniu 2020 roku ogłosił, że jest kandydatem na prezydenta z hasłem Biedroń 2020, kiedy wybory odbywały się 10 maja. Czyli zapatrzyliście się w Roberta Wiedronia? Ciekawe bardzo. Nie, po prostu nie lubimy ym, hipokryzji i nie lubimy donosów. A prekampania jest w Polsce całkowicie legalna, więc jeżeli pani Żukowska ma jakiekolwiek podstawy, niech zacznie oczyszczać najpierw swoje środowisko. a To potem jest pytanie się do od innych. naszego słuchacza. Paweł, jaka jest podstawa prawna umożliwiająca tak wczesne rozpoczęcie kampanii przez pana Mencena? Prekampania w Polsce jest całkowicie, całkowicie legalna. Cixin Liu to kolejny nick naszego słuchacza. Według pani partyjnego kolegi Michała Połobuczka, mówił o tym na antenie Polsat News, połowa posłów Konfederacji popiera legalizację tak zwanych związków partnerskich. Nie przeszkadza to pani europoseł? Pyta nasz słuchacz. Nie wydaje mi się, żeby połowa posłów Konfederacji popiera popierała legalizację związków partnerskich. Czy nadal pani podtrzymuje słowa sprzed iluś tam miesięcy, lat, że Unia to Eurocauchos? Tak, tak. No to kolejne pytanie. Czy nie brzydzi się pani brać grubych pieniędzy od Euro kołchozu jak nazywa pani Unię Europejską? A, no tak. No tak. E, panie redaktorze, ja odpowiem tak. Polityk jest wynagradzany za swoją pracę. Mój mandat w Parlamencie Europejskim uważam, że jest mandatem bardzo solidnym, bo zdobycie ponad 100 tysięcy głosów w tak trudnym i prestiżowym politycznie okręgu, jakim jest Warszawa i powiaty podwarszawskie, e, daje mi możliwość właśnie mm, ujmowania tego w ten sposób, że mój mandat jest mandatem silnym. Zrobi zrobiłam czwarty najwyższy wynik w Ale to w pytanie Warszawie. nie kwestionuje pani mandatu. E, to jest to, pytanie o czymś innym. Ale do czego zmierzam? Do czego zmierzam? I tak jak powiedziałem we wcześniejszej wypowiedzi, uważam, że politycy powinni godnie zarabiać za swoją pracę, po to są wybierani do instytucji. Państwowych czy europejskich, by reprezentować interes swojego państwa i mam nadzieję, że będę to robić godnie e, i tak jak należy. E, I za to otrzymuję wynagrodzenie. Natomiast jeżeli ktokolwiek chce zarabiać takie pieniądze w instytucji europejskiej czy państwowej, absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, by zorganizować kampanię, by znaleźć darczyńców, by zorganizować pieniądze na taką kampanię, by zdobyć odpowiednią ilość głosów i do takiej instytucji się dostać. Pani poseł. Y Grzegorz Braun w wywiadzie dla Tygodnika do Rzeczy powiedział, że dzisiaj najbardziej racjonalną polityką polskiego patrioty jest polexit. Czy pani również tak uważa? Nie. A dlaczego? Ale to wynika z pewnych zależności. Grzegorz Braun też jest w parlamencie europejskim. Panie redaktorze. Europejskim. Chodzicie innymi korytarzami, innymi ścieżkami? Panie redaktorze. Hmm.